Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. To jest zawsze bardzo nobilitujące doświadczenie. Dziękuję pani dziekan, dziękuję państwu. Proszę państwa, był 20 dzień grudnia 1984 roku. Nowy Jork szykował się do świąt Bożego Narodzenia. Na wielu placach stały choinki, wszędzie wisiały girlandy świateł. Szpitale były właściwie puste, ponieważ chorych, którzy nie byli w bardzo ciężkim stanie, wypisano do domu. Do recepcji Presbyterian Hospital podszedł 50-letni mężczyzna. Podszedł bardzo spokojnie, wyjął z kieszeni prawo jazdy, położył na biurku i powiedział: mam wrażenie, że mam czwarty atak serca. Nie mylił się. Umarł kilka godzin później na stole operacyjnym. Stanley Milgram, profesor Stanley Milgram, bo o nim mówię, nawet umarł w sposób niebywale spektakularny. A spektakularne i bardzo wiele mówiące o człowieku były jego eksperymenty. Wykonywał fascynujące eksperymenty dotyczące uprzedzeń, psychologii miejsca, tak zwanego małego świata, ale zasłynął serią eksperymentów, które wstrząsnęły światem, nie tylko światem psychologii, nie tylko światem nauki, ale światem społecznym. Były to eksperymenty, seria eksperymentów, o których niektórzy z państwa słyszeli. W związku z tym znajduję się w sytuacji jako wykładowca dość trudnej, ponieważ zanudziłbym tych, którzy te eksperymenty znają. W związku z tym o samych eksperymentach powiem niebywale lakonicznie, na tyle, aby istotę tych eksperymentów zrozumieli ci, którzy o tych eksperymentach nie słyszeli. Natomiast więcej czasu poświęcę refleksji na temat powodów, dla których ludzie w tym eksperymencie, w tych eksperymentach zachowywali się tak, jak się zachowywali. Eksperyment rozpoczyna się od ogłoszenia w miejscowej gazecie, w miejscowości New Haven, tam gdzie jest słynne Yale University. I z ogłoszenia wynika, że można zarobić $4 oraz odzyskać 50 centów za koszt dojazdu na uniwersytet i z powrotem do swojego domu, jeśli weźmie się udział w mniej więcej godzinnym eksperymencie dotyczącym uczenia się i pamięci. Wyobraźcie sobie państwo, że przeczytaliście takie ogłoszenie i uznaliście, że warto wziąć udział w takim właśnie badaniu. Rejestrujecie się telefonicznie, przychodzicie do budynku psychologii tego słynnego uniwersytetu, budynku, który widzicie państwo tutaj na zdjęciach. Wita was psycholog, eksperymentator i spostrzegacie, że nie jesteście sami. Właśnie przychodzi także ktoś inny, prawdopodobnie drugi uczestnik tego eksperymentu. Okazuje się, że eksperyment wykonywany jest w parach i dotyczy właśnie uczenia się. Jak to w sytuacjach uczenia bywa? Ktoś ma być uczniem, ktoś ma być nauczycielem. Losujecie kartki papieru i stwierdzacie, że wylosowaliście rolę nauczyciela. To dobrze, ponieważ okazuje się, że uczeń będzie karany wtedy, kiedy będzie popełniał błędy. Co gorsza, będzie karany uderzeniami prądu elektrycznego. Uczeń dostaje kartkę papieru i ma nauczyć się pewnych skojarzeń między słowami. Jeśli usłyszy słowo krowa, ma odpowiedzieć kreda. Jeśli usłyszy fotel, ma odpowiedzieć wąż. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudne skojarzenia, ponieważ nie są to skojarzenia typu drzwi, klamka, kreda, tablica. Wam w tym czasie eksperymentator pokazuje urządzenie. Tym urządzeniem jest generator prądu elektrycznego. Na czołowej płycie tego urządzenia jest 30 przycisków. Pierwszy przycisk oznaczony jest symbolem 15 V, drugi 30, trzeci 45 i tak dalej, aż do 450 V. Żeby nie było żadnych wątpliwości, pod tymi przyciskami są pewne opisy. Lekkie uderzenie prądem, średnie uderzenie, mocne uderzenie, intensywne uderzenie prądem, niebezpieczeństwo dla zdrowia. A ostatnie dwa przyciski nawet nie są oznaczone żadnymi wyrazami. Przy przedostatnim, tam gdzie jest 435 V, jest jedna błyskawica, tam gdzie jest 450 V są dwie błyskawice. Eksperymentator demonstruje nam działanie tego urządzenia. Przykłada
elektrodę do dłoni i wciska trzeci przycisk. Trzeci przycisk oznaczony symbolem 45 V. To działa. Czujemy. To nie jest bolesne, ale jest nieprzyjemne. W międzyczasie uczeń nauczył się tych skojarzeń, stwierdza, że jest przygotowany i wspólnie z eksperymentatorem przywiązujemy jego dłonie do oparcia fotela. Eksperymentator wyjaśnia nam, że wtedy, kiedy ktoś uderzany prądem nie rusza ręką, uderzenie boli go mniej. Zaczyna się eksperyment. Jest on realizowany w taki sposób, że my oraz eksperymentator siedzimy w jednym pomieszczeniu, zaś uczeń siedzi w innym pomieszczeniu za ścianą. Eksperymentator czyta kolejne wyrazy, uczeń bezbłędnie odpowiada. Bezbłędnie do czasu, bo w końcu popełnia pierwszy błąd i wtedy eksperymentator zwraca się do nas z poleceniem: proszę wcisnąć pierwszy klawisz generatora prądu elektrycznego. Wyobraźmy sobie, że wykonujemy to polecenie i wciskamy pierwszy klawisz. Potem znowu jest seria bezbłędnych odpowiedzi, znowu błąd i znowu polecenie: proszę wcisnąć kolejny, drugi klawisz. I tak przy każdym kolejnym błędzie będziemy proszeni przez eksperymentatora, a właściwie będziemy słyszeć polecenie eksperymentatora, abyśmy wcisnęli kolejny, następny klawisz. Tyle, że przy wciśnięciu szóstego klawisza słyszymy krzyki. Najpierw ciche, a potem przy siódmym, ósmym, dziewiątym coraz głośniejsze. Krzyki człowieka, który krzyczy z bólu. To uczeń, który uzyskuje coraz mocniejsze uderzenia prądem elektrycznym. Przy dziesiątym klawiszu uczeń mówi: mam kłopoty z sercem, zakończmy ten eksperyment. Wykorzystuje fakt, że na początku eksperymentu zostaliśmy poinformowani i my, i uczeń, że w każdej chwili możemy zrezygnować z udziału w tym eksperymencie, a pieniądze, które otrzymaliśmy, i tak pozostaną w naszej kieszeni. Patrzymy na eksperymentatora, eksperymentator ignoruje te uwagi ucznia, te prośby o zakończenie udziału w eksperymencie i mówi: proszę kontynuować. Wyobraźmy sobie, że wciskamy dziesiąty przycisk prądu elektrycznego. Wyobraźmy to sobie, chociaż zdaję sobie sprawę, że to być może trudne do wyobrażenia. Eksperyment toczy się dalej. Uczeń krzyczy coraz mocniej przy każdym kolejnym swoim błędzie, a więc przy każdym kolejnym przycisku, który wciskamy. Gdy dochodzimy do dalszych przycisków, widzimy, że opis mówi jednoznacznie, że uderzenia będą bardzo bolesne. Nagle za ścianą zalega cisza. Uczeń nie reaguje. Uczeń, który skarżył się na kłopoty z sercem. Być może zemdlał, być może dostał ataku serca. Wahamy się, ale eksperymentator mówi: proszę kontynuować. Jeśli wciśniemy kolejny przycisk, de facto poczujemy ulgę, ponieważ uczeń za ścianą znowu krzyczy. Krótko mówiąc, żyje. Nie dostał ataku serca. Eksperyment toczy się aż do momentu, w którym albo zdecydowanie powiemy nie i opuścimy nasze stanowisko przy generatorze prądu elektrycznego, albo też być może dojedziemy do końca skali. Wciśniemy przycisk oznaczony symbolem 450 V i dwoma błyskawicami. Przycisk, który potencjalnie może zabić człowieka siedzącego za ścianą. Stanley Milgram zadawał ludziom pytanie, najróżniejszym ludziom, psychiatrom, psychologom, także ludziom, którzy profesjonalnie nie zajmują się ludzkim zachowaniem: jak sądzisz, jaki odsetek ludzi, badanych, normalnych, przeciętnych ludzi, wcisnął ostatni przycisk generatora prądu elektrycznego? Typową odpowiedzią jest kilka procent. 2, 3, 4. Każdy z Państwa może zadać sobie podobne pytanie, a właściwie dwa pytania. Pytanie pierwsze to pytanie: jak ja bym się zachowała, jak ja bym się zachował? W którym momencie bym odmówił, odmówiła? Czy w ogóle stanowczo powiedziałbym na początku eksperymentu, że nie uderzę prądem człowieka i nawet pierwszego przycisku bym nie wcisnęła lub nie wcisnął? A może zatrzymalibyśmy się przy dziesiątym przycisku dopiero wtedy, kiedy człowiek mówi o swoich kłopotach z sercem. Z sercem, człowiek za ścianą. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak ja bym się zachował, jak ja bym się zachowała, a także podobne pytanie, jakie zadawał Stanley Milgram różnym ludziom: jaki odsetek osób badanych wcisnął ostatni przycisk generatora prądu elektrycznego? I popatrzmy na wyniki.
Otóż w tym eksperymencie 62% ludzi wcisnęło ostatni przycisk generatora prądu elektrycznego. Typową reakcją było zatem wciśnięcie wszystkich kolejnych przycisków. To jest wynik, który wstrząsnął świat. Sam Milgram w najróżniejszych wariantach swojego eksperymentu powtarzał ten szokujący wynik. Ten eksperyment był replikowany w bardzo wielu krajach świata i wyniki były zawsze zbliżone. Szokujące i podobne do zanotowanego tutaj. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego typowy człowiek może potencjalnie rzecz biorąc zabić innego człowieka siedzącego za ścianą tylko dlatego, że ktoś każe mu wciskać kolejne przyciski generatora prądu elektrycznego? Pragnę uspokoić Państwa, że eksperymentatorzy, psychologowie nie są szaleńcami. Nie robią eksperymentów, w których mogą zginąć ludzie, ponieważ ten eksperyment nie był testem zdolności uczenia się wtedy, kiedy popełniamy błędy i za te błędy jesteśmy karani. Człowiek za ścianą był aktorem miejscowego teatru. Współpracował ze Stanleyem Milgramem, udając, że jest uderzany prądem elektrycznym. Celem Milgrama było sprawdzenie posłuszeństwa ludzi. Ludzi, którym autorytet, profesor psychologii na wspaniałym Uniwersytecie Yale, wydaje polecenia wciskania kolejnych przycisków generatora prądu elektrycznego. Milgram na pytanie, dlaczego ludzie tak się zachowują, odpowiada, że żyjemy w czasach, w których przestaliśmy działać w pełnym znaczeniu tego słowa. Wyobraźmy sobie rolnika, powiedzmy XIX-wiecznego, który wiosną wychodzi na pole i ma podjąć decyzję siać, czy jeszcze poczekać z siewem. I podejmuje tę decyzję samodzielnie. Nie tylko podejmuje decyzję, następnie sieje, a potem ponosi konsekwencje tej decyzji. Bo jeśli zasiał za szybko i przymrozek zniszczył ziarno, plon będzie kiepski. Jeśli zasiał za późno, zboże może nie dojrzeć na czas. Rolnik zatem podjął decyzję, wykonał działanie i ponosi konsekwencje tego działania. My w dzisiejszych czasach coraz rzadziej działamy w takim znaczeniu. Ktoś podejmuje decyzję, ktoś wykonuje czynności, a ktoś inny ponosi konsekwencje tych czynności. Stanley Milgram powiada, osoba badana w tym eksperymencie, która sądzi, że wylosowała rolę ucznia, bo oczywiście nauczyciela, bo oczywiście wszystko było ukartowane, nie znajduje się całkowicie w stanie działania, znajduje się w stanie pośrednictwa w działaniu i sądzi, że nie ponosi odpowiedzialności za to, co dzieje się z człowiekiem za ścianą, bo odpowiedzialność ponosi eksperymentator, który wydaje polecenie. Proszę Państwa, czy Milgram ma rację? Otóż pewne czynniki są całkowicie zgodne z interpretacją Milgrama. W jednym z wariantów tego eksperymentu na samym początku badania Milgram musi wyjść z pomieszczenia, w którym realizowany jest eksperyment, ponieważ dzwoni telefon, wraca po kilku minutach i mówi: niestety w bardzo pilnej sprawie rodzinnej muszę pojechać do domu. Nie mogłem znaleźć nikogo z naszych profesorów, kto może mnie zastąpić, ale na szczęście spotkałem w korytarzu człowieka, który też przyszedł na te badania. Przeszkoliłem go i on mnie zastąpi. Zauważcie Państwo, że teraz człowiek, który rzekomo wylosował rolę nauczyciela, sądzi, że polecenia wydaje mu nie profesor psychologii, ale ktoś taki jak on. Ktoś, kto po prostu przyszedł na badania z ulicy. Rzeczywiście skłonność do wypełniania poleceń, które wydaje nie profesor psychologii Uniwersytetu Yale, ale ktoś, kto przyszedł na badania, bardzo wyraźnie spada. Po drugie, Kirkham i Mann w Australii zreplikowali najpierw eksperyment Milgrama, a potem zrobili eksperyment podobny, ale bardziej złożony. Przypomnijmy, że w eksperymencie Milgrama mamy ucznia, mamy nauczyciela i mamy eksperymentatora i tylko nauczyciel jest realną osobą badaną. Kirkham i Mann najpierw zreplikowali ten eksperyment, uzyskując bardzo podobne wyniki do tych, które uzyskał Milgram w Stanach Zjednoczonych. A następnie zrobili eksperyment, w którym laboratorium składało się nie z dwóch, a z trzech pomieszczeń. W jednym pomieszczeniu siedział uczeń,
W drugim pomieszczeniu siedział nauczyciel, w trzecim pomieszczeniu siedział eksperymentator. Co więcej, tym razem nie tylko uczeń był realną osobą badaną, nie tylko nauczyciel był osobą badaną realną, ale i uczeń. W takim sensie, że po przyjściu do laboratorium dowiadywali się, że będą odgrywać pewną rolę, że wszystko jest na niby i nie będą uderzani prądem, a nauczyciel ma po prostu wypełniać wszystkie polecenia, które usłyszy. Osobie badanej powierzono zaś rolę gońca, mówiąc, że zepsuło się nagłośnienie między pokojem, w którym siedzi eksperymentator i pokojem, w którym siedzi nauczyciel. I eksperymentator nie może wydawać polecenia nauczycielowi bezpośrednio. W związku z tym goniec będzie krążył między eksperymentatorem i nauczycielem i przekazywał mu polecenia. Okazało się, proszę Państwa, że uległość gońca była jeszcze większa niż uległość nauczyciela w klasycznym eksperymencie Milgrama. Goniec wypełniał wszystkie polecenia, a więc gdy słyszał, powiedz nauczycielowi, żeby wcisnął 20 przycisk, czy 25, czy 30, to zdecydowana większość gońców po prostu przychodziła i przekazywała to polecenie. Ponieważ w klasycznym eksperymencie Milgrama nauczyciel wprawdzie czuje się nieco zwolniony z odpowiedzialności, bo słyszy polecenia eksperymentatora, ale w sensie fizycznym to on uderza prądem innego człowieka, to on wciska kolejne przyciski. Goniec w eksperymencie Kirchhama i Manna czuje się kompletnie pozbawiony odpowiedzialności za to, co dzieje się z uczniem za ścianą, ponieważ nie tylko nie podejmuje decyzji, ale nie wciska kolejnych przycisków. Przekazuje tylko polecenia innemu człowiekowi, który jest nauczycielem. Istnieją jednak pewne czynniki kłopotliwe dla Milgrama. Mianowicie wtedy, kiedy ludzie po eksperymencie, po jego eksperymentach mieli przypisać odpowiedzialność za cierpienia ucznia, rozdzielić tę całkowitą odpowiedzialność między ucznia, który przecież popełniał błędy i tylko dlatego był karany, między eksperymentatora, który wydawał polecenia i siebie, osoby, która wciskała kolejne przyciski generatora prądu elektrycznego. Większość badanych głównie widziała samego siebie jako odpowiedzialnego za cierpienia ucznia. To nie jest zgodne z interpretacją Milgrama. Po drugie, nie było żadnego związku między wielkością odpowiedzialności przypisywaną eksperymentatorowi, a długością, w jakiej badany wypełniał kolejne polecenia. Powinno być tak, że im więcej odpowiedzialności badany przypisuje eksperymentatorowi, tym bardziej powinien być posłuszny. Ale tak nie było. I wreszcie, wtedy, kiedy ludzie opuszczali laboratorium, odmawiali dalszego wciskania, bo jak Państwo widzieliście, zdarzało się to w 10% przypadków, to wtedy, kiedy eksperymentator mówił wprost, nie masz wyboru, musisz kontynuować. My intuicyjnie rozumiemy, że jeśli ktoś nam mówi musisz, to wtedy się sprzeciwiamy, ale de facto jest to wynik sprzeczny z interpretacją Milgrama, który sugerował, że właśnie postawienie człowieka w roli pionka, który nie ma wyboru, powinno sprzyjać jego posłuszeństwu. Pojawiły się więc alternatywne interpretacje tego szokującego posłuszeństwa. Neil Latsky albo Ludzki, nie wiadomo jak czyta się jego nazwisko, jak wiadomo w języku angielskim, jeśli chodzi o nazwiska, regułą jest brak reguły i najprościej jest zapytać właściciela nazwiska, a Ludzki Wellacki nie żyje, nie można go nawet zapytać, mówi, że musimy zwrócić uwagę na niejasność, niezwykłość tej sytuacji. Ludzie przyszli, aby dać się zbadać, jeśli chodzi o ich umiejętności uczenia się, pamięci, a nagle są zaskoczeni, bo każe im się wciskać kolejne przyciski generatora prądu elektrycznego. Zaskoczenie sprzyja niezbyt sensownym decyzjom, niezbyt racjonalnym działaniom. Collins i Brief pokazują swoim studentom film fabularyzowany oparty na procedurze Milgrama. Studenci oglądają więc człowieka, który wypełnia polecenia eksperymentatora i wciska kolejne przyciski generatora prądu elektrycznego od 1 do 10. Ale w tym momencie poszczególne grupy studentów widzą inną wersję filmu. Pierwsza grupa widzi, że człowiek wciska 11 przycisk. Druga grupa widzi, że człowiek przeprasza przy 11 przycisku i mówi, bardzo mi przykro, ale ja już nie mogę emocjonalnie tego znieść, bardzo przepraszam za zawód, ale nie wcisnę już 11 przycisku. A trzecia grupa widzi, że człowiek zaczyna krzyczeć na eksperymentatora,
mówi, to jest potwornie nieetyczne, żeby uderzać prądem elektrycznym innego człowieka. Jestem wstrząśnięty, że robicie takie eksperymenty, wy psychologowie. Uważam, że to jest straszne. Idę na policję zawiadomić, co robicie i gniewnie wybiega, trzaskając drzwiami. Poszczególne grupy studentów oglądały jedną z wersji filmów, a proszono ich o to, aby oszacowali, jakim człowiekiem jest bohater tego filmu. Czy chcieliby z nim mieszkać w akademiku? Czy chcieliby się przyjaźnić, chodzić na piwo? Najlepsze oceny uzyskał ten, który bardzo grzecznie zakończył swój udział w eksperymencie. Ale najgorsze, ten, który zachował się prawidłowo, to znaczy głośno zaprotestował, krzyczał, że to jest potworne, że takie rzeczy się robi i chciał pójść na policję. Collins i Brief mówią, żyjemy w społeczeństwie, które nie toleruje, nie akceptuje gwałtownego sprzeciwu wobec autorytetu. Toleruje potulność, albo potulne wypełnianie poleceń, albo, jeśli jest to sprzeciw, to bardzo grzeczny i potulny. Stephen Gilbert to badacz, który mówi, jedna rzecz jest tutaj kluczowa. Człowiek na początku dostaje uderzenie prądem o napięciu 45 V. Wciskany jest trzeci przycisk generatora. Człowiek wie, że to niespecjalnie boli. To jest nieprzyjemne, ale nie bolesne. A nakazuje mu się wciśnięcie pierwszego przycisku, 15 V. To tyle, co nic. To znacznie mniej niż ból, który ja odczułem. Właściwie nawet nie ból. Dlaczego mam tego nie zrobić? To jest raczej poinformowanie człowieka, pomyliłeś się, niż sprawienie mu bólu. Jeśli ktoś wciśnie pierwszy przycisk, dlaczego ma nie wcisnąć drugiego? To jest tylko 15 V więcej. Tyle, co nic. Jak ktoś wciśnie drugi, dlaczego ma nie wcisnąć trzeciego? I tak dalej, i tak dalej. Następuje bardzo malutkie przesunięcie w stosunku do tego, co i tak już zrobiłem, czy zrobiłem. Gilbert pyta retorycznie, co by było, gdyby osobom badanym od razu nakazano wciśnięcie 30 przycisku. Przypominam, 62% ludzi wcisnęło 30 przycisk. Gilbert mówi, nie sądzę, żeby więcej niż kilka procent ludzi ów przycisk wcisnęło wtedy, kiedy byłaby to pierwsza komenda eksperymentatora. Ale Gilbert nie może tego sprawdzić, ponieważ eksperymenty Milgrama zostały uznane za kontrowersyjne pod względem etycznym i nastąpił konsensus środowiska, że takie eksperymenty nie będą kontynuowane. Na inny element zwracają uwagę psychologowie, którzy mówią, człowiek nie miał czasu zastanowić się nad tym, co robi. Cały czas jego uwaga była skoncentrowana na odpowiedziach ucznia, na poleceniach eksperymentatora. Gdyby nastąpiła w eksperymencie przerwa, to wtedy człowiek by się być może zastanowił, co ja właściwie robię, dlaczego wykonuję działanie całkowicie sprzeczne z moimi postawami, z normami etycznymi, które aprobuję. I być może by odmówił, ale takiej przerwy nie było. Wreszcie na bardzo interesujący mechanizm zwraca uwagę polski psycholog, nieżyjący już Radosław Drwal, który mówi, że przyczyn takiego zachowania możemy szukać nie tylko w laboratorium, ale możemy ich szukać znacznie wcześniej. Mówi on, kluczowym w procesie socjalizacji, w procesie wychowania, kluczowym elementem jest to, aby dzieci były grzeczne. Grzeczne, czyli posłuszne, aby wypełniały polecenia. Oczywiście nie ma w tym nic złego. To samo w sobie nie jest złe. Ale problemem jest to, że od dzieci wymaga się bezrefleksyjnego, bezmyślnego, automatycznego posłuszeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ojciec mówi do 10-letniego syna, wyrzuć śmieci. Syn podchodzi do kubełka i mówi, tato, ale tu jest tylko pół kubełka. Po co mam wynosić śmieci? Ojciec mógłby powiedzieć, synku, dziś jest bardzo gorąco. A na obiad mieliśmy rosół. Wkrótce może zacząć brzydko pachnieć w całym domu, bo będzie się rozkładać to, co zostało z rosołu. Resztki warzyw, resztki mięsa. I dlatego, mimo że jest tylko pół kubełka, trzeba szybko te śmieci wyrzucić. Typowy ojciec jednak tak nie powie. Typowy ojciec powie, jak ci mówię, że masz wyrzucić śmieci, to nie kombinuj, nie dyskutuj, tylko wyrzuć śmieci. I uczymy się od dzieciństwa, poprzez szkołę,
poprzez niestety czasami także studia. Życzę Państwu, abyście Państwo tego uniknęli. Jestem pewien, że unikniecie tego w naszej uczelni, ale to się zdarza. Także poprzez pracę zawodową, gdzie nagradzane jest bezrefleksyjne posłuszeństwo, automatyczne wykonywanie poleceń. I potem, jeśli tego się nauczyliśmy przez całe nasze życie i jesteśmy w laboratorium Stanleya Milgrama, reagujemy właśnie tak, bezrefleksyjnie, posłusznie. Otóż powiedziałem Państwu, że eksperyment Milgrama nie był replikowany, ale oto w 2009 roku ukazał się artykuł Jerry'ego Bergera z Kalifornii, który pomyślał, że nie trzeba przecież replikować całego eksperymentu Milgrama. Nie trzeba sprawdzać, czy ludzie wcisną kolejne 30 przycisków. Ciekawe może być sprawdzenie, czy ludzie wcisną 10 pierwszych przycisków. To przecież też jest sprawianie bólu innemu człowiekowi, gdyby rzeczywiście siedział on za ścianą. Okazało się, że po 40 kilku latach właściwie nic się nie zmieniło. I Amerykanie także wciskają kolejne przyciski. Otóż chcieliśmy sprawdzić, co będzie w Polsce, wykorzystując to, że pojawił się pomysł takich właśnie replikacji eksperymentów milgramowskich. Niepełnych, a takich, które zatrzymują się na 10 przycisku. Podobnie jak Milgram, rozpoczęliśmy od ogłoszenia w gazecie Metro, rozdawanej bezpłatnie na przystankach tramwajowych i autobusowych we Wrocławiu. Oferowaliśmy 50 zł za 50-minutowy udział w badaniach psychologicznych nad pamięcią i uczeniem się. Osoby zgłaszały się telefonicznie, przepytywaliśmy je, czy nie miały kursów psychologii, zwłaszcza psychologii społecznej, czy słyszały o jakichś eksperymentach psychologicznych. Oczywiście eliminowaliśmy tych, którzy znali eksperyment Milgrama. Postanowiliśmy sprawdzić, czy Gilbert ma rację. I w związku z tym osoby badane, gdy przychodziły do naszego eksperymentu, widziały taki sam aparat, jak użyty przez Milgrama. Demonstrowaliśmy działanie tego urządzenia, wciskając trzeci przycisk. Spotykały też rzekomo innego ucznia, innego uczestnika eksperymentu, który rzekomo wylosowywał rolę ucznia. Ta pani to jest moja asystentka, to nie jest realna osoba badana. Te zdjęcia są pozowane. W dobie hejtu internetowego nie chcielibyśmy pokazywać nigdzie zdjęć realnych osób badanych. To jest dr Tomasz Grzyb, który odgrywa tutaj rolę uczestnika badania, który miał pecha i wylosował rolę ucznia. Badaliśmy w jednej grupie 20 osób, 10 kobiet i 10 mężczyzn, replikując warunki Milgrama, czyli wciskanie od pierwszego do 10 przycisku, a w drugiej grupie badanym od razu polecaliśmy wciśnięcie 10 przycisku. Okazało się, że nie ma kompletnie żadnych różnic. I jedni i drudzy, prawie wszyscy, wykonują polecenie, wszystkie polecenia. Pomyśleliśmy, że może 150 V to za mało, bo 10 przycisk odpowiada napięciu 150 V. Za mało dlatego, że Amerykanie mają w gniazdkach elektrycznych prąd 120-130 V. My, Polacy, Europejczycy, mamy 220-230. Większość z nas wie, jak boli uderzenie prądem 220-230 V, bo większość z nas niepotrzebnie grzebała w gniazdku pod napięciem albo dotknęła sznura do żelazka, który był przetarty. Zastanawialiśmy się, co będzie, jeśli będziemy jednej grupie polecać wciskanie przycisków od pierwszego do 15, a drugiej grupie od razu wciśnięcie 15 przycisku. I znowu okazało się, że nie ma żadnych różnic. W pierwszej grupie prawie wszyscy wcisnęli 15 przycisków, w drugiej grupie tyle samo osób wcisnęło od razu 15 przycisk. Robimy całą masę innych badań. Zastanawialiśmy się, co będzie, jeśli za ścianą jako uczeń będzie kobieta, a nie mężczyzna, jak zwykle było w eksperymentach Milgrama. Okazało się, że niestety, ale ludzie, także mężczyźni, równie łatwo dają się namówić do uderzenia prądem kobiety, jak innego mężczyzny. Sprawdzaliśmy, co będzie wtedy, kiedy ludzie zostaną poinformowani, że w drugim etapie eksperymentu sami będą uderzani prądem elektrycznym przez osobę, która w pierwszej fazie jest uczniem, a więc mówiliśmy o zamianie ról. Okazało się, że to także nie zmniejszyło posłuszeństwa osób badanych. Proszę Państwa, ten eksperyment jest w psychologii pokazywany jako
dowód na potęgę sytuacji. My ludzie wtedy, kiedy zastanawiamy się nad przyczynami ludzkich zachowań, bierzemy pod uwagę dwa czynniki przede wszystkim. Osobowość człowieka i sytuację, w jakiej ten człowiek funkcjonuje. To nie jest tak, że osobowość jest nieważna, ale większość z nas, większość ludzi nie docenia potęgi sytuacji. Nie trzeba być złym człowiekiem, żeby robić złe rzeczy, przynajmniej czasami. Życzę Państwu zatem podczas studiowania, ale także w innych elementach życia, refleksyjności, tego, żeby sytuacja nie determinowała naszych zachowań w taki sposób, że potem owych zachowań byśmy żałowali i wstydzili się za nie. Dziękuję bardzo.